Dzięki, Machu. Machusie, trzeba zrobić wywiad. Do jakiej telewizji? Nie pytajcie, stąd jak będziecie na wieżę, to i tak nie widać. Machusie, skąd to, że tak powiem, ten pomysł na to winobranie, bo generalnie nikt o tym nie wie. O czym, o winobraniu nikt nie wie? Tak. To jest od lat już tutaj w mieście, ale czy w Polsce nikt nie wie o winobraniu? No w mieście Wrocław to nie słychać ogólnie. Nie słychać. O, i to muszę popracować nad tym, żeby była większa promocja, bo to jest największe święto wina w Polsce, jakby nie patrzeć. Promocja jest, ale no. Nie wysyłacie nigdzie promocji. Ja tam nie jestem od wysyłania, jestem od zabawiania. Bachusie, ale to... jak już jestem na wizji, no to zareklamuję i będę zapraszał wrocławian. Zawsze pierwszy weekend września, kończą się wakacje, zaczyna się rok szkolny i zawsze w Zielonej Górze jest wtedy winobranie, na które serdecznie zapraszam, bo się dzieje. Dzisiaj na przykład będzie świetny koncert Alfa Wil, będą małe koncerty na scenie przy ratuszu, będzie dyskoteka dorosłego człowieka na świeżym powietrzu, są cudowne bachanki, jest pyszne winko, przyjeżdżajcie, cały tydzień macie na to. Pozdrawiam. Hej.